Z analizy prac konkursowych naszego konkursu Puchacz Piotr wynika, że dzieci mają problem z zadaniami abstrakcyjnymi i z zadaniami wieloetapowymi. Tak, czyli gdzie faktycznie trzeba troszeczkę pomyśleć i zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Nie mają natomiast problemów żadnych właściwie z zadaniami jednoetapowymi, gdzie jest tylko do znalezienia tak naprawdę jedna liczba, która jest rozwiązaniem. I nie mają problemu z takimi zadaniami, które odbywają się tak jakby w realnych dla nich sytuacjach, tak? Czyli pieniądze, czyli nawet policzenie czasu, prawda, ale niekoniecznie na zegarku analogowym, prawda? Natomiast jakby te zadania, z którymi oni mają właściwie w realnym życiu do czynienia, to jest coś, co nie przysparza im większych problemów. Dzieci w naszych czasach tak naprawdę no mają tyle różnych bodźców zewnętrznych, prawda, które wpływają na to, że one no jakby mają problemy z koncentracją, ze skupieniem się, prawda, jakby na danej rzeczy, czyli są przyzwyczajone do tego, że cały czas coś się zmienia, coś się dzieje, więc jakby skupienie na jakimś tam jednym problemie, który wymaga jakiejś dłuższej chwili na zastanowienie, no jest dla nich po prostu wykonalne.